Ja mam takie pytanie o źródło władzy w nauczaniu Kościoła i w świecie obecnej polityki oraz stosunek Kościoła do demokracji, to by za tym szło. Bo Jan Paweł II wiele razy powtarzał, że demokracja pozbawiona jakby wartości moralnych, nieoparta na Bogu, może się przemienić w totalitaryzm. Z tak. drugiej strony mamy dyskusję na temat Invocatio Dei w Konstytucji Europejskiej, planowanej Konstytucji. Tak. Moim zdaniem to nie jest taka tylko zwykła zabawa w to, czy tam, Boga, czy tam Bóg będzie, czy nie, tylko to jest już pytanie o źródło władzy. Czy władza pochodzi od Boga, czy władza pochodzi od ludu, bez odwołania do Boga. Teraz więc jeśli inwokacja, która właściwie no, wyraża te jakby ideologiczne postawy i przekonania twórców Konstytucji, jeśli teraz tej inwokacji unika się odwołania do Boga, no to zachodzi podstawa, pytanie, jaka to demokracja? Jednak demokracja przypadkiem już się właśnie w totalitaryzm nie zaczyna przemieniać. Teraz czy katolicy mogą dążyć do tego, w sposób zorganizowany albo nie, żeby się takiej demokracji przeciwstawić, żeby zmienić w ogóle ten ustrój? Teraz pytanie, czy demokracja, która powstała w czasie, na bazie filozofii, która stała w podstawach rewolucji francuskiej. Ta rewolucja była skierowana głównie też przeciw Kościołowi. Ta demokracja nie jest przypadkiem skażona u podstaw. Czy ona nie jest ustrojem, który choćby nie wiem jak go zaklinać, on nie da się schrystianizować do końca. No to przykład, myślę, amerykański pokazuje, że tak nie jest. To jest demokracja funkcjonująca na tych podstawach. Społeczeństwo amerykańskie jest jednym z bardziej religijnych. Tam ponad 50% ludzi co niedzielę jest w kościele, w różnym kościele, ale w kościele, prawda? Także jest czymś innym, jeśli patrzymy na demokrację anglosaską, jeszcze włączając w to Wielką Brytanię, a czymś innym, jeżeli patrzymy na tą demokrację kontynentalną, która gdzieś rzeczywiście czerpie z, czy w większym stopniu może, z rewolucji francuskiej. To tak jest, ja się całkowicie zgadzam z panią. Chcę jeszcze tylko powiedzieć może trzy rzeczy, bo dotknął pan w moim odczuciu trzech spraw. Najpierw pochodzenie władzy. Z punktu widzenia chrześcijańskiego, no wszystko dla nas chrześcijan ma odniesienie do Boga. A więc natomiast pytaniem jest, i oczywiście władza także ma swoje źródło w Bogu, natomiast problemem jest sposób przekazywania tej władzy. Problemem jest powiedzmy to ogniwo pośrednie między Bogiem jako ostatecznym źródłem i pierwotnym źródłem wszystkiego, a powiedzmy naszym konkretnym ustrojem. Tutaj jest pewien proces historii ewolucji struktur społecznych, politycznych i tak dalej. Ale oczywiście, że ostateczne i pierwotne odniesienie do Boga nadal zachowuje swoją aktualność. Drugi problem, który pan dotknął, to jest problem demokracji. Tutaj oczywiście możemy demokrację krytykować nie tylko z punktu widzenia chrześcijańskiego. Jest taka piękna książka Demokracja, Bóg, który zawiódł, bo właśnie ubóstwianie i absolutyzowanie demokracji okazało się zawodne, ale właśnie należy analizować dlaczego. Jan Paweł II wymieniał tutaj jeden z głównych powodów mankamentów demokracji, a więc właśnie owo oderwanie od wartości. My dzisiaj demokrację traktujemy niekiedy jako wyłącznie rządy większości, zapominając o tym, że demokracja to także państwo prawa, że element właśnie państwa prawa jest niezbywalnym elementem systemu demokratycznego. Trzecia sprawa, bo myślę, że warto to zauważyć, którą pan tutaj dotknął, to jest problem w ogóle całej, szerzej mówiąc, preambuły Konstytucji Europejskiej. I problem Invocatio Dei to jest jeden z problemów tej kuriozalnej preambuły. Nie waham się powiedzieć kuriozalnej, dlatego że po prostu pominięcie Invocatio Dei można oczywiście rozpatrywać na bazie no właśnie pewnych idei, pewnych zasad, pewnego światopoglądu. Ale pominięcie tego Invocatio Dei, pewna konsekwencja, którą twórcy preambuły chcieli zastosować, doprowadziła do absurdów, bo absurdem jest to, że na przykład wymieniane są podstawowe wartości fundujące Europę, a więc wolność, równość i właśnie nie braterstwo, tylko poszanowanie rozumu. A więc wzmocnienie pewnego ideału oświeceniowego poprzez kult rozumu, ale jednocześnie wejście w skrajny indywidualizm, który zaprzecza właśnie idei Unii Europejskiej. Dalej, mowa jest o tym, że narody Europy dumne ze swojej przeszłości, z całym pominięciem totalitaryzmu właśnie,
Narody, które mają bardzo krótką pamięć dotyczącą nie wiadomo właściwie czego. Ba, samo motto do preambuły, co jest też rzeczą ciekawą, zawierało fragment wojny peloponeskiej Tukidydesa, który mówił o tym, że demokracja jest to ustrój rządu większości. No mniej więcej coś takiego, że nasz ustrój, czyli demokracja, to rządy większości. Prawda? No co jest właśnie najgorszą z możliwych definicją demokracji, bo właśnie w świetle takiej demokracji jako rządu większości mamy wszystkie możliwe historycznie patologie demokracji, no i nie tylko historycznie, ale współczesne. No bo rządy większości doprowadziły, mówiąc już tak trochę demagogicznie, kaznodziejsko, doprowadziły do śmierci Sokratesa, demokracje jako rządy większości doprowadziły do śmierci Chrystusa, doprowadziły do dojścia Hitlera do władzy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli demokracja tak jest traktowana, no to rzeczywiście staje się że tutaj absurdem. Ale wracam do tego, że łącząc te trzy elementy, Bóg, demokracja, Unia Europejska, to są trzy tematy, czy trzy obszary, które powinny być zintegrowane. To znaczy zintegrowane w tym sensie, że Bóg jako wartość powinien być obecny w demokracji, powinien właśnie stanowić pewien fundament tejże demokracji, powinien stanowić także pewien fundament tego projektu, jakim jest konstytucja dla Europy. Czyli gdyby demokracja spełniła wszystkie warunki, jakie stawiają jej dokumenty kościelne oraz była oparta na Bogu, to taka demokracja, czy ona by była ustrojem jakby już doskonałym? Krótko rzecz ujmując, demokracja, która byłaby demokracją opartą na wartościach, jest systemem, nie wiem czy doskonałym, ale na pewno godnym zaakceptowania i służącym rozwojowi człowieka. Jeszcze mam pytanie odnośnie samej preambuły, ponieważ no, jednak większość krajów zachodnich mówi się o nich jako o krajach, które są dość laickie i następuje tam proces sekularyzacji lub już jest dość w zaawansowanym stadium. Chodzi mi o to, jak wytłumaczyć takim osobom konieczność odwołania się do Boga w preambule. Czy to nie jest, czy to może być tak przez nich odebrane jako pewna ingerencja Kościoła właśnie w politykę, w to, że to jest konstytucja czy to nie jest tak, że konstytucja powinna być raczej takim aktem no właśnie dość laickim, że Kościół może mieć swoją konstytucję, jakkolwiek by można było nazwać akty prawne Kościoła, a z kolei skoro to jest twór świecki, to wówczas takiego odwołania chociażby ze względu na ateistów być nie powinno. Ja bym tutaj powiedział i sięgnął właśnie do rewolucji francuskiej, o której pan tu wspomniał. Ale kiedy w sposób po raz pierwszy w świecie parlament francuski uznał, że nie ma Boga, prawda, i ustawowo stwierdzono, pan Boga nie ma i mamy spokój, prawda, bogini rozumu zasiadła na tronie katedry Notre Dame nawet, prawda, i później, co się później dzieje? Ci wszyscy ludzie, którzy do tego doprowadzili, wzajemnie wycinają się na szafocie. Wzajemnie, bo to jest jedna i druga ekipa, idzie po kolei. Rządy się zmieniają, później są konsulowie, pierwszy konsul. Kto przejmuje władzę? Najsilniejszy. Przejął władzę Bonaparte jako pierwszy konsul. Odwołuje się do społeczeństwa, proponując oczywiście dynastię cesarską z nim jako cesarzem. Naród na to idzie. I zmierzam właśnie do tego zdania, co teraz powiedzieć. I co robi jako pierwsze zadanie? Przywrócić wiarę Boga. I znów powiedział, nie można budować społeczeństwa bez Boga. I znów odwołujemy się do istoty najwyższej, do Boga. I na tym fundamencie trzeba budować. Ja bym powiedziała tak, że może być argumentem dwie rzeczy moim zdaniem. Pierwsza jest taka, że Bóg jest fundamentem, czy go rozumiemy dosłownie, czy w przenośni, fundamentem praw człowieka. Jako tej osoby z tego punktu widzenia najważniejszej. To zasługiwało pewnie na dłuższe rozważania, ale nie chcę w tym momencie w to wchodzić. Natomiast druga rzecz jest taka, Unia Europejska została ufundowana przez chrześcijańskich demokratów. I o tym warto pamiętać. Warto w momencie, kiedy się rozmawia na temat Unii, na temat konstytucji, na temat jej funkcjonowania, o tym, że ona ma sens w momencie, kiedy funkcjonuje w oparciu o te wartości, w które wierzyli tamci ludzie.
Już tak w ramach zupełnie anegdoty, sama flaga Unii Europejskiej. To jest symbol Matki Bożej, tak. O czym bardzo wielu ludzi nie wie, a tak. Kiedy im się o tym mówi, to nawet w to nie wierzą. Tak. Wieniec tak. Gwiazd i to świadomie, na marginesie zostało świadomie tak. Zrobione przez twórcę, który to zrobił. No właśnie. Jeżeli jeszcze można, bo jeszcze ja bym spojrzał na pańskie pytanie i tę kwestię poruszoną tutaj bardzo tak nieporadnie od strony pewnej filozofii prawa konstytucyjnego, właśnie filozofii prawa, bo jeżeli mamy twór państwowy, który jest już tworem funkcjonującym, prawda, ileś lat, to właściwie zasady regulujące są zasadami czysto prawnymi. Natomiast jeżeli twór się konstytuuje, to jest potrzebna właśnie konstytucja, jest potrzebny pewien twór o charakterze filozoficznym, o charakterze wartościującym. I dlatego po pierwsze preambuła moim zdaniem jest elementem ważnym, jeżeli nie najważniejszym całej Konstytucji Europejskiej. Bo ona stanowi pewną filozofię, pewne spojrzenie na to, co będzie dalej, jaka będzie przyszłość Europy. Co jest wartością. Co jest wartością dla Europy. Dlatego jest to rzeczywistość fundamentalnie ważna. Oczywiście my mamy świadomość i nie ulega żadnej wątpliwości, że jesteśmy jako Europa społeczeństwem wieloreligijnym, wielowyznaniowym. Jest to społeczeństwo zlaicyzowane, zateizowane i tak dalej. Ale no, przypomnijmy tę propozycję, która właśnie jest propozycją mającą swoją inspirację w Konstytucji Polskiej, która mówi właśnie o tym, że dla wierzących tym fundamentem jest Bóg, dla niewierzących jest to źródło wartości, czy są to po prostu jest to zespół wartości, prawdy, dobra, powiedzmy solidarności, czy jakkolwiek to nazwiemy. Natomiast wyrugowanie po prostu imienia Boga, inwokacji Dei w tej konstytucji powoduje, że właściwie my się pozbawiamy, zarówno wierzący i niewierzący, pozbawiamy się pewnego fundamentu wartości. I czegoś, co jest ponad nami. Czegoś, co jest ponad nie, nami, przez nas niezależne, niezależne od nas. Jest to pewne zaprzeczenie prawdzie naszego istnienia. Jednocześnie jest to zaprzeczenie, czy negacja nadziei dla Europy, no bo znowu, żeby się posłużyć tutaj, prawda, tym pięknym stwierdzeniem Norwida, prawda, nadzieja wyrasta z prawdy, więc jeżeli niszczymy tę prawdę, niszczymy preambułę, niszczymy filozofię Europy, no to niszczymy jednocześnie nadzieję, niszczymy jej przyszłość.